Przez ostatnie dni cały polski internet żył jednym wydarzeniem. Emocjonującym, nierównym oraz bestialskim pojedynkiem pomiędzy Guciem a Ogdobogdo oraz jego potomstwem, którzy znani są również pod budzącym grozę pseudonimem Dwie Żaby. Po długich godzinach tej nierównej batalii Guciowi udało się finalnie wyjść z niej zwycięsko w chwale i glorii. Jest! Kurwa, w końcu! W końcu i nareszcie! W tym momencie zadałem sobie jedno zasadnicze pytanie. Czy Gucio byłby w stanie w podobnej walce rozprawić się z żabami istniejącymi w świecie Pokémon? Na to właśnie pytanie postaram się odpowiedzieć w dzisiejszym materiale. Ja jestem Kataku i zapraszam do oglądania. Standardowo, jeśli film Ci się spodoba, będzie mi bardzo miło, jeśli zostawisz po sobie łapkę oraz miły komentarz. A teraz zaczynajmy. Na początek spróbujmy stworzyć sobie potencjalne statystyki Ogdobogdo. Jak możemy przeczytać na Wikipedii, Ogdobogdo miał niezwykle sprężystą skorupę, która była w stanie odeprzeć nawet ostrza mieczy świetlnych. Mógł pochwalić się trojgiem oczu oraz chwytnym językiem, którym mógł strzelać i chwytać zdobycz, wciągając ją następnie w swoje szczęki. Pomimo swoich rozmiarów był równie zwinny co potężny, potrafił sprawnie skakać po otoczeniu, aby zmienić pozycję podczas polowania na zdobycz. Był uważany za znacznie bardziej śmiercionośnego niż jego powszechniejsze odpowiedniki. Polując na swoją ofiarę, nieustannie manewrował, aby zadać jak największe obrażenia z bliskiej odległości. Tak więc na pewno jako Pokémon mógłby się poszczycić ponadprzeciętną obroną fizyczną, potężnym atakiem fizycznym oraz dużą szybkością. Wyszczególniłbym u niego również 5 różnych ataków. Podstawowe uderzenie przypominające mi ruch Bite. Szybka szarża, przywodząca mi na myśl ruch Tackle, ale taki wiecie, na sterydach. Wyskok zakończony uderzeniem o glebę, który powodował wokół strefy lądowania potężną falę uderzeniową. Zabójczy atak językiem, zabijający na hita. Oraz nieco słabsze, jednak równie niebezpieczne co reszta, plucie dużą ilością swego rodzaju kwasu. No, tak więc mamy już podstawy statystyk Ogdobogdo, więc czas przejść do żab w Pokémonach. Na pierwszy ogień idzie Venusaur, przysadzisty, czworonożny Pokémon o wyboistej, niebiesko-zielonej skórze. Do jego arsenału należy głównie umiejętność manipulowania naturą oraz ataki winoroślami uwalnianymi z jego pleców, które przypominają mi nieco mordercze ataki językiem Ogdobogdo. Dodatkowo, może również uwalniać różnego rodzaju pyłki z kwiatu znajdującego się na jego grzbiecie, które na pewno napsułyby nieco krwi Guciowi, jednak nie sądzę, by były dla niego niesamowitym wyzwaniem. Venusaur specjalizuje się w specjalnym ataku oraz defensywie i wydaje mi się, że tu właśnie leży jego słabość. Jeśli ataki mieczami świetlnymi byłyby atakami specjalnymi, myślę, że trawiasty starter z Kanto mógłby bez problemu pokonać Gucia w walce na wytrzymałość. Jednak ja sklasyfikowałem je bardziej pod ataki fizyczne, z którymi ten Pokémon nie radzi sobie już tak dobrze. Dodatkowo, nie jest to jakoś przesadnie agresywny czy szybki Pokémon, tak więc sądzę, że jeśli Gucio byłby w stanie sprawnie skrócić dystans i zalać go serią szybkich cięć, po ciężkiej walce, ale jednak, byłby w stanie go pokonać. Następny będzie Poliwrath, dwunożny Pokémon o okrągłym ciele i muskularnych ramionach. Ciało tego Pokémona jest prawie całkowicie umięśnione, a mięśnie jego ramion i nóg nigdy się nie męczą, co na pewno przełożyłoby się na nieustanne ataki z jego strony. Jest również biegły w sztukach walki. Potrafi wyprowadzać serię potężnych ciosów zdolnych do kruszenia wielkich głazów w pył. Poliwrath jest na pewno agresywniejszym Pokémonem od Venusaura, co definitywnie nie działa na korzyść popularnego streamera. Jest on od Venusaura nieco wolniejszy, jednak rekompensuje to nieco lepszymi statystykami ataku oraz defensywy. W tym przypadku skrócenie dystansu nie jest już tak dobrym pomysłem, ponieważ w walce w krótkim dystansie Poliwrath jest śmiertelnie niebezpieczny. Jeśli Gucio wykazałby się dobrą taktyką, odpowiednio planując ataki dystansowe oraz uniki w walce w zwarciu, miałby szansę go pokonać. Jednak analizując jego walkę z Ogdobogdo, sądzę, że raczej walka skończyłaby się po jednej trafionej celi od Poliwratha, po tym jak Guciowi skończyłyby się wszystkie jego ataki dystansowe. Czas na Politoada, zielonego, dwunożnego Pokémona z regionu Johto, z żółtymi akcentami na całym ciele. I tutaj mam pewien problem. Pokédex nie mówi nam praktycznie nic o jego zdolnościach bojowych, więc będę musiał opierać się w jego przypadku jedynie na statystykach.
A jeśli o nich mowa, no to cóż, mamy tutaj analogiczną sytuację do tej z Venozaurem. Tyle, że Politoed jest od trawiastego startera z Kanto jeszcze słabszy. Jedyne, czym może się pochwalić, to solidna defensywa specjalna, ale jak już wiemy, nie działa ona zbytnio przeciw atakom wymierzonym mieczami świetlnymi. Pozostaje mi więc jedynie przyznać Guciowi kolejne zwycięstwo i przejść do następnego Pokemona. A jest nim Toxicroak, ciemno-niebieski, dwunożny Pokemon z regionu Sinnoh. Toxicroak wydziela truciznę za pomocą swoich pazurów, które mogą zatruć nawet przy najmniejszym kontakcie. Trucizna ta może okazać się śmiertelna nawet przy najmniejszym zadrapaniu. Pokemony te potrafią być naprawdę okrutne i przerażające, będąc jednocześnie całkowicie wyluzowanymi w walce. Dodatkowo posiada muskularne nogi, świetnie przystosowane do szybkich ataków. Nie jest to może jakoś niesamowicie wytrzymały Pokémon, jednak zważywszy na jego potężny atak fizyczny oraz biegłość w walce wręcz, Gucio na pewno nie miałby z nim łatwo. Nie jest również przesadnie szybki, jednak pamiętajmy, że wystarczy zaledwie jedno zadrapanie jego potężnym pazurem, aby posłać oponenta na tamten świat. Powiem więc krótko, jeśli Gucio nie pokonałby go atakami dystansowymi, które w szczególności na samym początku nie wychodziły mu najlepiej, na pewno by przegrał. Tak więc moim zdaniem zwycięstwo stoi tutaj po stronie Toxicroaka. Pora na Seismitoada, masywnego, niebieskiego Pokemona podobnego do ropuchy. Różne grudki na jego ciele mają różne zastosowania. Te na jego głowie mogą strzelać paraliżującym płynem, podczas gdy te na jego rękach wibrować, aby zwiększyć siłę uderzenia. Może również wykorzystywać je do wywoływania potężnych wstrząsów, przypominających trzęsienie ziemi. Nie przypomina wam to czegoś? Ponadto włada również długim, potężnym językiem oraz jadem, który może nie jest tak śmiertelny jak w przypadku Toxicroaka, jednak na pewno byłby w walce sporą przeszkodą. Nie jest przesadnie szybki, jednak bardzo chapiasty, więc Gucio na pewno nie byłby w stanie wykończyć go samymi atakami dystansowymi. Po skróceniu dystansu zaś, jeden wzmocniony cios wibracjami mógłby zakończyć walkę, jednak wiadomo, Gucio ma w swoim arsenale wiele kombinacji uników. Chociaż na średnim dystansie, obrażenia mógłby otrzymać chociażby od potężnego wstrząsu, a przy bliskim kontakcie zostać sparaliżowanym przez płyn wydzielany z głowy wodno-ziemnej ropuchy. Sądzę więc, że Seismitoad byłby w stanie bez problemu przetrwać pierwszą falę jego ataków, a następnie pokonać go swoim bogatym arsenałem ruchów. Kolejny jest Greninja, z którym moim zdaniem Gucio nie miałby najmniejszych szans. Greninja porusza się z szybkością i gracją ninja. Używa szybkich ruchów, aby zmylić wrogów, jednocześnie tnąc ich bronią wykonaną ze sprężonej wody, najczęściej w postaci shurikenów, które bez problemu tną metal. Piekielnie szybki Pokémon z przyzwoitym atakiem, zarówno zwykłym, jak i specjalnym. Nie ma mowy, by Gucio uniknął jego ataków dystansowych, za to on miałby już całkiem spory problem trafić go swoimi. Nawet po skróceniu dystansu mógłby mieć z nim niemały problem, przypuszczając oczywiście, że wodny starter Skarlos w ogóle by na to pozwolił. Tak więc moim zdaniem, oczywistym zwycięzcą w tym pojedynku zostaje oczywiście Greninja. Na koniec dość prosty przeciwnik, a mianowicie Belibolt. Duży, pulchny oraz powolny Pokémon z generacji 9. Jego główną bronią jest żółty, przypominający pępek organ wytwarzający elektryczność, którą następnie uwalnia poprzez guzy znajdujące się na jego głowie, często mylone z jego oczami. W teorii Belibolt jest w stanie poruszać się bardzo szybko, jednak zwykle wybiera powolne działanie. Ma spokojny temperament i często nie zauważa nawet swoich przeciwników, dopóki nie zostanie sprowokowany. Jest co prawda dość wytrzymały oraz posiada bardzo przyzwoity atak specjalny, jednak jest na tyle wolny, że Gucio bez problemu byłby w stanie unikać jego silnych ataków elektrycznych. Tak więc zwycięstwo przypisałbym w tym starciu raczej Guciowi. No i to by było na tyle, spójrzmy na koniec na bilans walk. 3 walki wygrane, 4 walki przegrane. To i tak nieźle, zważywszy na to, że gdy wpadł mi do głowy pomysł na ten materiał, zastanawiałem się, czy wygra chociaż jedną. Tak czy inaczej, gratuluję Guciowi wytrwałości i cierpliwości, a wam dziękuję za oglądanie i mam nadzieję, że materiał wam się spodobał. Jeśli tak, to oczywiście będzie mi bardzo miło, jeśli zostawicie po sobie łapkę oraz komentarz, co wy sądzicie o moich spekulacjach i czy się z nimi zgadzacie. Mam nadzieję, że uda nam się stworzyć w komentarzach fajną dyskusję na ten temat. Wpadajcie też na mojego Discorda, gdzie zawsze informuję was o nadchodzących filmach oraz TikToka. Tymczasem ja się z wami żegnam, do usłyszenia, hej!